Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Howard Phillips Lovecraft. Przerażający staruch. Pewnego dnia Angelo Ricci, Joe Czanek i Manuel Silva wpadli na pomysł ograbienia przerażającego starucha. Staruszek ów mieszka samotnie w bardzo starym domu nad morzem przy Water Street i mówi się o nim, że jest zarazem niewiarygodnie bogaty i niewiarygodnie zgrzybiały. Było to nader korzystne i atrakcyjne połączenie dla ludzi, którzy, jak panowie Ricci, Janek i Silva, trudnili się niespecjalnie szanowaną sztuką rozboju. Mieszkańcy Kingsport sporo mówią i myślą o przerażającym staruchu i chyba właśnie to chroni go przed nieproszonymi wizytami ludzi pokroju pana Ricciego i jego kompanów. Pomimo, iż jest nieomal pewne, że gdzieś w mrocznym, cuchnącym stechlizną zakamarkach swego starego domu skrywa nielichą fortunę. Jest on, prawdę mówiąc, nader osobliwym człowiekiem. Ponoć był niegdyś kapitanem wschodnioindyjskiego Clippera. Jest tak stary, że nikt nie pamięta go młodego i tak małomówny, że niewielu zna jego prawdziwe imię. Wśród poskręcanych, gruzłowatych drzew rosnących na frontowym trawniku, przed jego zaniedbanym, prastarym domem przechowuje prawdziwą kolekcję wielkich głazów ułożonych w tajemnicze kopce i pomalowanych tak, że przypominają wizerunki bogów z jakiejś zapomnianej świątyni wschodu. Owa kolekcja wypłasza większość chłopców, którzy lubią drwić z przerażającego starucha, jego długich, siwych włosów i brody, albo wybijać kamieniami niewielkie okna w jego domu. To jednak nie wszystko. Istniały inne rzeczy budzące lęk w starszych i nieco bardziej ostrożnych ludziach, którzy podkradają się niekiedy do odludnego domu, by zajrzeć do środka przez zakurzone szyby. Ludzie ci powiadają, że na stole w prawie pustym pokoju stoi kilkanaście ozdobnych butelek, wewnątrz których znajdują się prymitywne wahadełka sporządzone z kawałków sznurka i małych ołowianych ciężarków. Powiadają również, że przerażający staruch rozmawia z tymi butelkami używając takich imion jak Jack, Blizna, Długi Tom, Joe Latinos, Peters i Mate Ellis. A gdy zwraca się do konkretnej butelki, małe ołowiane wahadełko wewnątrz kręci się i podrukuje jakby w odpowiedzi. Ci, którzy widzieli wysokiego, szczupłego, przerażającego starucha podczas owych tajemnych rozmów, nie chcą doświadczyć tego ponownie. Jednakże Angelo Ricci, Joe Czanek i Manuel Silva nie pochodzili z Kingsport. Były im obce uroki życia i tradycje Nowej Anglii, zaś w przerażającym staruchu widzieli jedynie zgrzybiałego, prawie bezradnego, siwego jak gołąbek Ramola, który nie potrafił zrobić jednego kroku bez pomocy swej sękatej laski i którego szczupłe, słabe dłonie trzęsły się żałośnie. Na swój sposób żałowali samotnego, nielubianego przez nikogo staruszka, którego wszyscy unikali i na którego szczekały wszystkie psy. Jednak biznes to biznes, a dla złodzieja oddanego całym sercem swojej profesji zniedojrzały człowiek nie mający służby i płacący za towary nabyte w lokalnym sklepie złotem i srebrem sprzed 200 stuleci stanowi pokusę nie do odparcia. Panowie Ricci, Czanek i Silva wybrali się na skok nocą 11 kwietnia. Panowie Ricci i Silva mieli zająć się pechowcem, a pan Czanek zaczekać na nich i spodziewanie łupy w zakrytym automobilu zaparkowanym przy Skip Street, opodal bramy w wysokim murze na tyłach posesji,
należącej do wybranej przez nich ofiary. Opracowali ten plan, pragnąc uniknąć oddzielenia niepotrzebnych wyjaśnień w razie, gdyby niespodziewanie na scenę wkroczyła policja. Automobil miał gwarantować, że opuszczą miejsce skoku szybko, cicho i przez nikogo nie zauważeni. Jak to zostało ustalone wcześniej, trójka złodziejaszków wyruszyła oddzielnie, z trzech różnych miejsc, aby nie wzbudzić podejrzeń. Panowie Richie i Silva spotkali się na Water Street przed frontową bramą domu przerażającego starucha i choć nie podobało im się, w jaki sposób księżyc oświetlał malowane kopce widoczne pomiędzy gałęziami sękatych, zdeformowanych drzew, mieli na głowie ważniejsze sprawy, aniżeli przejmowanie się byle przesądami. Obawiali się, że ustalenie, gdzie staruch ukrył swoje skarby, może okazać się niezbyt przyjemnym zajęciem, jako że byli kapitanowie bywają zwykle uparci i złośliwi. Niemniej jednak ich było dwóch, a on jeden, na dodatek stary i zniedążniały. Panowie Richie i Silva mieli pewną wprawę w nakłanianiu opornych osób do mówienia, a przeraźliwe wrzaski słabego, steranego życiem człowieka z łatwością można było zagłuszyć. Tak oto dwaj złodzieje podeszli do jednego z oświetlonych okien i usłyszeli, jak przerażający staruch przemawia z czułością do swoich butelek z wahadełkami. Nałożyli maski i delikatnie zapukali do nadgryzionych zębem czasu i warunkami pogodowymi dębowych drzwi. Pan Czanek, siedząc za kierownicą automobilu przy tylnej bramie posesji przerażającego starucha na Skip Street, zaczął się niepokoić. Miał wrażenie, że czekał już bardzo długo, nie miał serca z kamienia i nie przypadły mu do gustu przerażliwe krzyki, jakie dobiegały z wnętrza starego domu po czasie wyznaczonym na realizację skoku. Czy nie nakazał swoim kompanom, aby potraktowali patetycznego starego wilka morskiego możliwie jak najłagodniej? Popatrywał nerwowo na wąską, dębową bramę osadzoną na wysokim, porośniętym bluszczem kamiennym murze. Raz po raz spoglądał na czasomierz, zastanawiał się, co było powodem opóźnienia. Czyżby stary marynarz wysionął ducha, zanim zdradził miejsce ukrycia skarbu i konieczne było drobiazgowe przeszukanie całego domu? Panu Czankowi nie podobało się tak długie wyczekiwanie pośród ciemności w tym niezbyt przyjemnym miejscu. Nagle usłyszał ciche kroki oraz stukot dobiegający od strony chodnika po drugiej stronie muru. Delikatny szelest i zgrzyt starej zardzewałej zasuwki, po czym wąskie, ciężkie drzwi uchyliły się do wewnątrz. Wytężył wzrok w słabym, bladym świetle pojedynczej latarni, by dostrzec, jakie to łupy wynoszą ze starego, złowieszczego domu jego kompanii, że zajęło im to tak wiele czasu. Ale kiedy spojrzał w tę stronę, ogarnęło go bezgraniczne zdumienie. Nie dostrzegł bowiem żadnego ze swoich kompanów, lecz ni mniej, ni więcej, tylko przerażającego starucha opierającego się łagodnie na gałce sękatej laski i uśmiechającego się złowieszczo. Pan Czanek nie miał dotąd okazji, by przejrzeć się oczom tego mężczyzny. Dopiero teraz zauważył, że były one żółte. W małych miasteczkach dzieje się raczej niewiele, to też mieszkańcy Kingsport przez całą wiosnę i lato dyskutowali o trzech niemożliwych do zidentyfikowania zwłokach wyrzuconych na brzeg falą przypływu. Były rozszarpane, jakby pocięte tuzinem kordelasów i zmasakrowane, jak gdyby zdetały je obcasy wielu par podkutych butów. Niektórzy wspominali również o rzeczach tak trywialnych jak porzucony automobil odnaleziony przez Keep Street lub osobliwych, nieludzkich krzykach, prawdopodobnie jakiegoś zbłąkanego zwierzęcia lub wędrownego ptaka, które słyszało w nocy kilkoro nie mogących zasnąć mieszkańców. Jednak przerażający staruch nie przejmował się lokalnymi plotkami. Był z natury powściągliwy, a w jego wieku i przy jego stanie zdrowia powściągliwość zalecana jest w dwójnasób. Poza tym, tak stary wilk morski w latach swej na poły już zapomnianej przeszłości musiał być świadkiem wielu różnych, dużo bardziej osobliwych zdarzeń. Przełożył Robert Lipski, muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.